Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem Chemik Police TV Ewelina Polak, zwana u nas Ewą. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Przerwa za nami, świąteczna i nie tylko. Też było kilka dni takiego złapania oddechu. Fajnie to na pewno i każdy lubi mieć przerwę, ale mam pytanie odnośnie tego takiego naszego sportowego sztosu, w którym na pewno byliśmy, w takim sportowym uderzeniu. Czy z tego punktu widzenia według Ciebie ta przerwa też była przydatna? Myślę, że to był tak intensywny okres, że ta przerwa była potrzebna na pewno, żeby też zaleczyć wszelkie kontuzje, które się gdzieś tam maskowało, bo te kontuzje są i mimo, że w każdym meczu występowałyśmy niezmienionym składem, to każda z nas tam odczuwa jakieś dolegliwości. Więc... No, profesjonalny sport. ABC. Tak, zdecydowanie. Także myślę, że no, tu się przydało. Przydało się tym dziewczynom naszym szóstkowym, które tam zwłaszcza tą końcówkę bardzo mocno cisnęły. Ale no zobaczymy jak dziewczyny na kadrze, one jednak nie mają takiego odpoczynku. My dostałyśmy, nie wiem czy więcej dni wolnych niż dziewczyny miały na kadrze. Myślę, że w miarę podobnie to było. I ten okres między świętami, między tym graniem po prostu, no miałyśmy bardzo intensywne na siłowni i tu już nasz cygan się wyżył. Wykazał i wyżył, w końcu mógł. Wspomniałem o sportowym sztosie, w którym byliśmy. Jak myślisz, jeśli miałabyś wybrać na przestrzeni tej pierwszej rundy moment, w którym ten sportowy sztos się urodził, to byś wybrała który moment? Ojejku, mecz z Rzeszowem? No tak myślałem, że w to strzelisz, no. Bo to był taki pierwszy sprawdzian nasz tak naprawdę. W lidze nam szło dobrze. Z jakimiś tam potknięciami, przecież kilka punktów tak na dobrą sprawę straciłyśmy, ale jakby no gdzieś widziałyśmy od razu, że to będzie taki nasz największy sprawdzian na tamtą chwilę, a że przeszłyśmy go w miarę, jak można się, nie wiem, no patrząc na wynik, prawda, w miarę łatwo jakoś nam to tak przyszło, no to było takie trochę zaskoczenie, ale taka jeszcze większa mobilizacja, jeszcze większa motywacja. I wtedy odpaliło. No i wtedy już poszło, nie? To nawet Galatasaray nie przeszedł. A no właśnie. Pytanie krótkie mam, a ciekawy jestem, jak to zdiagnozujesz. Czemu wygraliśmy z Galatasaray? Bo my lepiej. Nie, to jest taki nasz wewnętrzny żart, że my lepiej. A prawda jest taka, że myślę, że pokazałyśmy dużą zespołowość i tą inną siatkówkę, którą w tym sezonie prezentujemy. I to się przełożyło na wynik. Czyli co, że Galatasaray siłą, a my ich techniką trochę? Troszkę tak i my taką różnorodnością, a u nich jednak no, opierało się to na dwóch atakujących i najpierw udało się jedną wyeliminować dziewczynę, potem przytrzymać trochę drugą i zespół nagle siadł troszeczkę, więc no, jakby my wykazałyśmy się większą wszechstronnością. Super ekstra szczerze teraz powiedz, w której byłaś grupie, bo były dwie, już parę osób się tu przyznało. Jedne były z tych, co mówiły, dobra Galatasaray do przejścia, a drugie było z tych, że... Wiadomo jak jest. W której byłaś grupie? Powiem szczerze, że nie wiem. Nie, tak naprawdę coś, co ja podziwiam w tym zespole, w tym co mamy, że my nie myślimy do przodu. I to jest dla mnie ogromne zaskoczenie i ja się z tego bardzo cieszę, że idziemy z meczu na mecz. I szczerze, przed pewnie myślałam tak jak część, że będzie ciężko. Nie, nawet nie, że bęcki, ale że będzie bardzo ciężko, bo ja miałam okazję 2 lata temu grać z tym zespołem. Oczywiście on był trochę inny i to było spotkanie w Lidze Mistrzeń i to był bardzo dobry zespół. Tam doszło do wielu zmian, nadal jest to bardzo dobry zespół. Myślę, że już nie aż tak dobry, jak był te 2 lata temu, ale też Chemik Police, no zdecydowanie jest inną marką. Okej. Okay. Widziałaś pewnie, zresztą też wielu dziennikarzy pyta w wywiadach was o tę taką autostradę w Pucharze CEF, która się stworzyła. No i tak, z jednej strony fajnie, że ludzie się zaczynają coraz bardziej tym interesować, to się też wszystko nakręca, patrzą do przodu, jacy przeciwnicy i tak dalej. Z drugiej też trochę niedobrze dla was, bo wszyscy zaczynają tak jakby już takie odhaczać kolejnych rywali, bo patrzą, okej, teraz wylosowaliśmy też pół z Hiszpanii, potem uważają, że losowanie też będzie proste, potem półfinał, to jakoś pójdzie finał, no już w zasadzie macie zwycięstwo na swoim koncie. Jak ty podchodzisz do takiego właśnie spojrzenia na tę kwestię? Totalnie nie słucham tych opinii z boku, dlatego że, tak jak powiedziałam, no u nas się patrzy z meczu na mecz. I jeśli na dzień dzisiejszy jest La Laguna, o ile się nie mylę, to
to tylko ten przeciwnik nas interesuje. A co będzie potem, to będziemy się martwić potem. I ja bardzo szanuję to podejście i uważam, że ono też jest kluczem do tego, że prezentujemy się w tym sezonie tak, jak się prezentujemy. No dobra, to ja dorzucę jeszcze kolejny kamyczek. Oprócz tego, że dziennikarze tak bardzo często zadają wam pytania, to też ostatnio na przykład zrobiłem grafikę o tym, jakie mecze nas czekają w tym miesiącu. No i tam są 4 spotkania, które musimy rozegrać i w zasadzie 95% komentarzy w naszych mediach społecznościowych to było łatwe 3-0, łatwe 3-0. Z jednej strony mógłbym powiedzieć cześć, witamy w Policach, bo tak u nas jest. Z drugiej chciałem ciebie zapytać, okej, ty mówisz, że trochę to odtrącasz, ale też nie wierzę, że w ogóle to nie dociera. Na pewno, no dobrze, że robisz te grafiki, bo wtedy wszystko pamiętamy. Ten natłok meczów jest ogromny, zwłaszcza, że mamy tak naprawdę tylko pół stycznia na rozgrywanie meczów, więc te mecze będą co 3 dni. I zdajemy sobie sprawę, że nie są to drużyny z czołówki tabeli, ale jednak niestety gdzieś tam straciłyśmy seta z Warszawą. Różne rzeczy się działy, także nadal musimy być bardzo skoncentrowane i podchodzić do każdego meczu tak samo. Okej. Jeżeli coś można powiedzieć o tym sezonie, to na pewno, że gramy w nim super jak na razie, ale jeżeli drugą rzecz można powiedzieć, to losowania mamy takie trochę nie tego, co? W Pucharze CEF na start trafiliśmy chyba, no nie wiem, jednego z faworytów na pewno, z trójki faworytów do zwycięstwa w ogóle w całych rozgrywkach. Teraz było losowanie Pucharu Polski, do którego trochę dążę i no też byliśmy z drużyną rozstawioną z pierwszego miejsca w LSK, więc potencjalnie mieliśmy trafić drużyny nierozstawione i trafiamy ŁKS. Jak zobaczyłaś wynik losowania, to co pomyślałaś? Na gorąco. To co reszta? Czy to na pewno było losowanie? A prawda jest taka, jak rozmawialiśmy o Pucharze CEF, że taka autostrada. Ja mówię, no w przyrodzie wszystko musi iść jakby w parze i skoro tutaj teoretycznie będziemy miały w Pucharze CEF łatwiejszych przeciwników, to jak przeanalizowaliśmy przeciwników w Pucharze Polskim, to mówimy, aha, czyli najgorszą drogą, jaka mogłaby pójść. No jest, chyba gorzej nie można było, biorąc pod uwagę losowanie, faktycznie. Bo dla tych kibiców, którzy nie wiedzą, to dopowiem, że gdyby udało się wygrać z ŁKS-em, to w następnej rundzie trafiamy na Budowlanych. Tak. Tak jest, natomiast też tutaj między sobą tak... Przepraszam, na Budowlanych bądź zespół z pierwszej ligi, no ale wiadomo, faworytem są Budowlani, żeby nie było, musiałem dopowiedzieć. Oczywiście, natomiast tak jak my tutaj rozmawiamy między sobą, to nawet trener powiedział, że jak wygrywać to z najlepszymi, żeby nie było później, że a była łatwiejsza drabinka, to tak się nam udało. No taka jest drabinka i trzeba ją przejść, tak samo jak w lidze jest 12 zespołów i trzeba ze wszystkimi wygrać i wtedy dowiadujemy się, kto jest najlepszy. Pytanie personalnie już wyłącznie do ciebie, więc możesz powiedzieć już w 100% swoje odczucia. Pamiętam, pytałem, dość podobne pytanie sformułowałem, jak się dopiero zapoznawaliśmy przed sezonem na obozie. Pierwszy nasz wywiad w ogóle w historii Chemik TV. A teraz to pytanie trochę rozwinę, bo minęło trochę więcej czasu i masz okazję na pewno na więcej spostrzeżeń. Jak ty się tutaj u nas odnalazłaś? Bardzo dobrze. W porównaniu do klubów, w których byłaś. Bardzo dobrze, a taką podstawą, już pomijając te siatkarskie aspekty, to uwierz mi, że atmosfera, jaka jest na treningu, takiego życia w grupie, jest niezmiernie ważna. A u nas jest, sam wiesz jaka jest, jest bardzo wesoło, jest bardzo pozytywnie. Kiedy trzeba ciężko pracować, to bardzo ciężko pracujemy, wymagamy od siebie nawzajem, ale no... Ta sympatia jakaś między nami, myślę, że to ona też się przekłada na te wyniki. I to jest trochę totolotek według ciebie? Bo w sumie jakbyś na chwilę miała wejść na przykład w buty zarządu, prezesa i tak dalej, no to trudno jest zbudować drużynę i wiedzieć, że ona kliknie. To po prostu musi samo kliknąć. Oczywiście, że tak, bo każdemu się wydaje, że jakby miał pieniądze, to by wybrał takie zawodniczki. I nie jeden i samo graj. I nie taki już był, który kupował najlepszych, a potem nie wychodziło. Bo jednak ta chemia, myślę, że nie wiem, może u kobiet tak jest, u mężczyzn może jest trochę inaczej, ale też się gdzieś tam to przekłada. Ta chemia musi być. Ona spaja wszystko i powoduje, że te wyniki są i ten zespół gra. Ja myślę, że takim przykładem troszeczkę może być Koneliano, bo... chyba idealnym przykładem. Drużyna, która na dzień dzisiejszy wygrywa praktycznie wszystko i widać tą chemię między dziewczynami, a każda jest praktycznie z innego zakątka świata. I to nie ma znaczenia, czy to są Polki, czy to będzie nie wiadomo z jakiego kraju, kontynentu nawet. Po prostu jest ta chemia, to widać i to się przekłada na grę. Jak trudno będzie wrócić do tego, co było przed przerwą sportowo?
trochę ciężko, bo już jesteśmy po pierwszym sparingu i on był ciężki nie pod względem siatkarskim, tylko takim bardziej chyba mentalnym i fizycznym, żeby wejść w to, zwłaszcza po takim ciężkim okresie na siłowni. Jesteśmy teraz przed tymi kolejnymi sparingami, także liczymy na to, że my gdzieś tam będziemy utrzymywać tą formę i dziewczyny, jak wrócą z kadry, wrócą i będziemy wtedy dalej tworzyć ten super team. Żeby spiąć tę rozmowę klamrą, reprezentacja Polski. Ciasno trochę, co na tym turnieju? W sensie dużo grania, dużo trudnego grania i przeciwników w naszej grupie już choćby jest z kim wygrać, jest z kim przegrać. A co dopiero potem wejść do półfinału, finału, a miejsce tylko jedno. Jak ty widzisz ten turniej? Na pewno będzie on bardzo trudny dla naszej reprezentacji. Ja jestem w takim, można powiedzieć, stałym kontakcie z naszą Natalką i opowiadała mi o sparingu, który wygrały 5-0 z Azerbejdżanem, więc to jest taki dobry prognostyk. Wiadomo, że Azerbejdżan nie jest chyba najpotężniejszą drużyną na tym turnieju, ale mimo wszystko... Mamy go w grupie. Ale mamy go w grupie, więc można zakładać już, że jedną wygraną, która nas przybliży do turnieju, do igrzysk, można zakładać, że już mamy, ale myślę, że jeśli dziewczyny przełożą swoje doświadczenie i też wplączą dobrą atmosferę, która wiem, że jest między nimi, bo znają się wiele lat, no to może to zadziałać, tak? Jest szansa na sukces. Jest oczywiście, zawsze jest szansa. Żeby wygrać, trzeba grać. No taka jest prosta zasada, no we wszystko. Także gdyby nas nie było na tym turnieju, to byśmy nie mieli o czym rozmawiać i po prostu byśmy już szykowali się w wakacje na oglądanie kawałka dobrej siatkówki, przynajmniej w wykonaniu tych drużyn, które tak jakby zasługują na to, żeby tam grać, tak? Jako najlepsze zespoły. A my będziemy teraz czekać i dopingować dziewczyny i mocno trzymać kciuki. Dobra, super. Dziękuję. Dziękuję. Poszło. A mogę pozdrowić ostatnie pozdrowienia, bo ja notorycznie dostaję ochrzan za to. Ja bym bardzo serdecznie chciała pozdrowić, nie wiem, gdzie się patrzeć tam. Ja bym bardzo serdecznie chciała pozdrowić mojego chłopaka, którego kocham nad życie, bo mi wypomina, że go nigdy nie pozdrawiam. Także Jasiu, pozdrawiam cię.